Quick House Nieruchomości Paweł Druszcz to konecka firma zajmująca się obrotem nieruchomościami. Specjaliści zapewniają wsparcie przy sprzedaży, kupnie czy wynajmie. Wszystkie szczegóły znajdziecie na www.quickhouse-nieruchomości.pl. Telefon 722 012 002. Biuro mieści się przy ulicy Fabrycznej 5 w Końskich. Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Końskich zorganizowano tradycyjne spotkanie upamiętniające walczących w tym okresie o wolną Polskę. W piątek 1 marca odsłonięto nową tablicę pamiątkową w okolicach dawnego aresztu Urzędu Bezpieczeństwa przy ulicy 1 Maja w Końskich. Przypomnijmy, że wcześniej patriotyczne spotkania odbywały się bezpośrednio przy ulicy 1 Maja. Teraz nową tablicę ustawiono przy ogrodzeniu dawnego więzienia od strony wschodniej. Nowe miejsce pamięci przygotował samorząd miasta i gminy Końskie. Na tablicy widnieje napis: w hołdzie ofiarom komunistycznego terroru. Na tym terenie w latach 1945-1956 mieściły się zabudowania Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Tutaj funkcjonariusze komunistycznego totalitaryzmu poddawali represjom ludzi przywiązanych do ideałów Polski wolnej i niepodległej. Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonali burmistrz Koński Krzysztof Obratański, Jan Krogulec ze Związku Legionistów Polskich i ich rodzin, ostatni żyjący w Końskich członek Armii Krajowej, weteran Zdzisław Kowalski, prezes lokalnego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Andrzej Kosma oraz Jan Nowak z Fundacji Pamięć i Niepodległość. Oprócz wspomnianych w uroczystości udział wzięli wiceburmistrzowie Końskich Krzysztof Jasiński i Marcin Zieliński, poseł Mariusz Gosek, przedstawiciele powiatu koneckiego, starosta Grzegorz Piec, członek zarządu Dariusz Banasik, naczelnik kultury i promocji Marian Wikiera, dyrektor PUP Jacek Werens. Na miejscu licznie pojawili się też przedstawiciele samorządu, radni miejscy i powiatowi, uczniowie ze szkół średnich oraz podstawowych. O oprawę zadbali członkowie klasy mundurowej w zespole szkół ponadpodstawowych nr 1 w Końskich. Tablicę poświęcił proboszcz parafii świętego Mikołaja ksiądz Jacek Wieczorek. Podczas uroczystości głos zabiera burmistrz Obratański, radny Marek Kozerawski, wiceburmistrz Krzysztof Jasiński, poseł Mariusz Gosek i przedstawiciel rodzin żołnierzy wyklętych Grzegorz Włodarczyk. Stoimy pod murem otaczającym budynek dawnego Urzędu Bezpieczeństwa, później Milicji Obywatelskiej. W początku władzy ludowej, w końcu lat 40. to było miejsce dramatycznych wydarzeń, miejsce uwięzienia, przesłuchiwania, katowania ludzi, którym niepodległość Polski była tak droga, że ryzykowali dla niej życie i zdrowie. To oni tutaj więzieni, przesłuchiwani, mordowani i rozstrzeliwani, dokonywali życia. Wspominamy ich w takim dniu jak dzisiejszy, ale myślę, że warto odnieść się do rodzin tych, którzy tutaj cierpieli lub zostali zamordowani. Bo dla bohaterów naszego wspomnienia, którzy odeszli, to był w pewnym sensie jednorazowy akt heroizmu. Dla rodzin, które pozostały, to było niekończące się cierpienie, często ze świadomością, że nie wiadomo, gdzie zapalić świeczkę zmarłemu ojcu, bratu, mężowi, narzeczonemu. Do dzisiaj część tych, którzy zaginęli w okresie powojennym, ludzi związanych z podziemiem niepodległościowym, nie ma swojego miejsca pochówku i wspominamy o nich tylko myślą, a jeżeli ich ofiara ma nie być daremna, to tylko dzięki temu, że żyją w naszych wspomnieniach. Jest rzeczą ważną, że ustawę sejmową o ustanowieniu dnia 1 marca, Dniem Pamięci Wyklętych, Sejm przed kilkunastu laty przyjął w drodze aklamacji, że było to jednomyślne i tak rzadko w naszej parlamentarnej historii stanowisko połączyło wszystkich parlamentarzystów, wszystkich sił politycznych. Bo jest naszą wspólną rzeczą nie tylko wspominać tamte dramatyczne dzieje, ale wyciągać z nich nauki. Wyciągać z nich przesłanie, nie tylko dotyczące tej podstawowej nauki, jak ważna jest ojczyzna i jak wiele można, a czasami trzeba dla niej poświęcić, ale też ważne jest, do jak dramatycznych wydarzeń może dochodzić wtedy, kiedy dla części mieszkańców naszego kraju ważniejsza jest ideologia niż ojczyzna. Ważniejszy jest duży, silny sąsiad niż świadomość własnej tożsamości, własnej historii i wartości polskości, którą trzeba chronić. Jeżeli więc ta ofiara ma mieć sens, to tylko dzięki
wspomnieniu zamordowanych, dzięki wspomnieniu ich rodzin i ich poświęceniu i dzięki wyciąganiu nauki z tej przeszłości. Kiedy kończyła się rewitalizacja parku, podjęliśmy decyzję, by w obrębie tego samego kompleksu budynków postawić tablicę, która w formie mniej ryzykownej pozwoli nam na to, żeby spotkać się, żeby oddać hołd, żeby odmówić modlitwę, żeby to było miejsce, do którego będzie zaglądać się podczas spacerów po parku, żeby przyciągało również swoim tekstem i przywracało pamięć tych, którzy byli skazani na zapomnienie. Więc mam nadzieję, że dzięki dużej ilości i dużemu wysiłkowi ludzi dobrej woli udało się to zrobić, bo mamy dzisiaj, 1 marca jest piątek, we wtorek dotarła do nas decyzja uzgodniająca Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków i z Instytutu Pamięci Narodowej. Mieliśmy tak naprawdę chyba 2 dni na to, żeby to wszystko przygotować, ale udało się. Ja, syn swojego ojca, Grzegorz Włodarczyk, jestem żywym dowodem tego i chciałem przedstawić tak w skrócie, żeby nie przedłużając, losy mojego ojca. Skazany na karę śmierci dożywocie, odsiedział 8 lat, 7 lat, 7 miesięcy, 22 dni w najcięższych więzieniach tamtego okresu. Przesłuchiwany tutaj na tym obiekcie 2 miesiące. 2 miesiące ciężkich tortur, bicia, poniżania i wszystkiego, co najgorsze, człowiek sobie może wyobrazić. Po wyjściu z więzienia 5 TW chodziło do końca życia. Nieprzypadkowa wypadek na ulicy Czyża. Samochód wjeżdża w ojca, ginie na miejscu. Prowadzili żeśmy śledztwo w IPN-ie, ale z braku świadków śledztwo to zostało umorzone. Przypomnę jeszcze, że tylko ojciec po wojnie w 96 roku przeprowadzili żeśmy śledztwo w Łodzi przez sąd wojewódzki w Łodzi. Ojciec został uniewinniony ze wszystkich zarzutów. Nie zabił nikogo, walczył o nas i dla nas. Dzisiaj, żebyśmy tu mogli złożyć te piękne kwiaty. Chciałbym podziękować tym władzom przede wszystkim miasta i gminy Konińskie, dzięki którym właśnie ta tablica powstała i ta pamięć jest kultywowana. W każdym bądź razie tak przypomnę, jeżeli chodzi o taki rys historyczny, że no wedle dokumentów około 70 osób zginęło za tym murem, a też 2 lata temu przy pomocy Fundacji ze Szczecina Niezłomni poszukiwaliśmy tutaj jakiś ofiar, niestety nie znaleziono ich. No faktem jest, że no tutaj bohater ziemi koneckiej, który na dłużej walczył właśnie z tym ustrojem komunistycznym, leżał 3 dni tam w bramie z kamieniem pod głową, zaginął, nie ma go, szukaliśmy. No niestety takie to były metody, takie były postępowanie i cieszy tutaj to, że między innymi jest młodzież, która to będzie kultywowała, która będzie pamiętała tak jak my tutaj starsi pamiętamy o tej naszej historycznej przeszłości. Dzisiaj te uroczystości, tak pięknie kultywowane uroczystości i pamięci o żołnierzach wyklętych są obchodzone w całej Polsce i to wielka rzecz. Wielka rzecz, bo dzisiaj oni upominają się o pamięć. Żołnierze wyklęci, zakopani w bezimiennych dołach pamięci. Historia miała o nich zapomnieć, nie wiedzieli, że byli ziarnem. I narodzili się na nowo i pamiętamy, bo ci o to się upominają, o to wołają. To bardzo ważne, żeby pamiętać o tych bohaterach, jak do roku 56 walczyli i dbali o to, żebyśmy mogli dzisiaj żyć w wolnym kraju. Tak jak Danuta Siedzikówna, Inka, sanitariuszka kilkunastoletnia, która konając w ubeckiej katowni przekazała tą karteczkę z tym przesłaniem, tak dzisiaj często podnoszonym. Powiedzcie babci, że zachowałam się tak jak trzeba. To wielkie nazwiska, jak Rotmistrz Pilecki, jak wszyscy ci bohaterowie, którzy także walczyli tutaj na koneckiej ziemi. I głęboko ufam, jestem przekonany, że ta historia, która narodziła się na nowo, jeżeli chodzi o żołnierzy wyklętych, będzie już na zawsze, do końca, dokąd
Polska będzie wolna, wiecznie będzie ona wolna, będzie kultywowana i ta dbałość tutaj na ziemi koneckiej będzie takimi uroczystościami przypominała o wielkich bohaterach tamtych dni. W drugiej części Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Końskich wszyscy przenieśli się w okolice Zespołu Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli, gdzie zorganizowano tradycyjny marsz obieg wilczym tropem.